Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Deus Ex Human Revolution. Tak, będę to nazwał raz tak, ponieważ ta gra jakby ma dwa tytuły: Deus Ex Bunt Ludzkości, a ewentualnie Human Revolution, tutaj zależnie jaką wersję preferujecie. W każdym razie powracamy, ja tutaj włamałem się do jednego mieszkania i po prostu w ten sposób dostałem pakiet Praxis, drugi sobie kupiłem, tak więc w tym momencie mogę kupić dopalacz refleksu umożliwiający nokauty dwóch przeciwników naraz, tak więc rządzimy, kupujemy, zatwierdzamy, jesteśmy teraz lepszym super zabójcą. Teraz generalnie podchodzimy sobie do tych dwóch panów, klękniemy sobie koło nich i z jakiegoś powodu dalej nie mogę ich pozbyć. Okej. Czemu nie mogę ich zlikwidować? Jak to zostało ładnie tutaj opisane? Nie jestem pewien, czemu to tak działa. Okej, klawiatura poziom 5. No dobra, mam pewien dosyć ryzykowny pomysł. Weźmiemy tą piłkę. Tą piłkę. Zwątpię, jeśli traficie tą piłką do kosza. No właśnie, tą piłką. Rzucając z nią w jakiś tam sposób. R1 się rzuca? Nie jestem pewien. Tak. Wow, nawet nie blisko. To jest całkiem nieźle fizyczna ta piłka, naprawdę fajnie zrobione. W każdym razie dostaniecie trofkę. Teraz tak, ja po prostu rzucę przez płot tą piłką do nich i to ich być może sprowokuje. Albo i nie. Nie mam pojęcia, czemu nie mogę się ich pozbyć, to trochę dziwne. Tu mogę w ogóle przejść. Ale tutaj mogę wejść do jakiejś tam piwnicy czy coś takiego. Serio, i generalnie cały jakby mój misterny plan poszedł w pizdu, tak? Bo po prostu oni są nienokautowani, bo gra nie uważa ich za wrogów, tak? You trying to scare me, Skinner? 'Cause you don't. A dobra, okej. Okay. Spoko, po prostu nie wyświetliło się kółko, tak? Okej, już. Dwóch na jednego. Nasi koledzy na... Come on! Właśnie chciałem powiedzieć, że nawet nie zauważyli, co żeśmy zrobili. No kuźwa mać! O! Moje głupie, głupie błędy! Jest 13.1, tak jest, dobra, no to wczytajmy ten plik. Okej, ja po prostu nie ogarnąłem, wiecie, nie było ikonki z nokautu i mówię, o kuźwa, nie mogę ich znokautować. I cały czas w ogóle mi się wydaje, że nokautuje się kwadratem, a nie kółkiem. God damn it, inne gry. Generalnie naprawdę nie narzekałbym, jakby na przykład FPS-y, wiecie... Twórcy gier zdecydowali się na jakiś taki jeden rodzaj sterowania podpada i po prostu każda gra z gatunku FPS miałaby bliźniacze sterowanie czy coś takiego, a nie, że w jednej potwierdza się X-em, innej kwadratem, innej kuźwa kółkiem, no po prostu żyć nie umierać. Karabiny kasujemy. Jeśli oni mnie tylko zauważą, to jestem od razu na ich liście, kuźwa, zabij i zapomnij, czy jak? Dobra, może w sumie nie ryzykujmy, po prostu przejdziemy tędy. A, czyli na przykład mogę wejść tutaj też dostać ten jebany pakiet, no po prostu taki chuj mi w dupę. Kanały! Oh yeah. I tu wyjdziemy w sumie gdzie? A tutaj nie jestem w stanie wyjść, bo śmietnik jest za ciężki póki co. Menel. No fajnie. A, idziemy. O, jeszcze pogrzebiemy w śmietniku. A nie, jednak nie, bo jest pusty. No dobra, idziemy. Mamy naszego kolegę Tindala. Nie mam pojęcia, czy danie raz w rej tym dwóm gościom od jakiegoś randomowego ziomka, którego widzieli na ulicy, liczy się jako. Wiecie. O, teraz nie będziemy czepiać już ten, nie będziemy się czepiać Tindala, bo on przecież, jego kumpel, nie wiem, pobił nas i może pobije nas jeszcze raz. Nie, żebyśmy nie byli jakimiś drachami czy innymi mniejszymi mafiozami, którzy pewnie przywykli do dostawania w mordę, ale to są szczegóły. A ja nie wiem, jak mam wrócić. Czekajcie, gdzie my kuźwa jesteśmy? To jest apartament Jensena. Tego jestem prawie pewien. Serio? Czy te kanały to... Nie, no niemożliwe, żeby te kanały to była jedna oczywiście powrót. No, uwielbiam to, że wiecie, w całym Detroit najwidoczniej przez jakieś manifestacje wszystkie samochody stoją. To jest zabawne, nie? Stąd wyszliśmy. Tutaj gówno zrobimy.
A tam dalej. Tam dalej nic już nie ma. Nie. Nie, czekaj. Jestem zagubiony. Tu mamy ten. Jakieś terytorium, po prostu właśnie jakiegoś gangu. Tam lepiej nie wchodźmy. Bo zgodnie z przewidywaniami rzucam się na nas, jak tylko przekroczyłem pewną dopuszczalną granicę. Nie mam w dalszym ciągu pojęcia, gdzie jesteśmy. Czy wy spuścicie mnie w pierdol, panowie? Punk. A, okej, tędy byśmy wyszli za tym śmietnikiem. Fajnie, aczkolwiek... Jeszcze... A tutaj w ogóle mogę wejść kuźwa do kanałów. Użyj. Nie jestem pewien, czy chcę schodzić do kanałów. A, dobra, już pamiętam. To jebane przejście. Coś będzie kuźwa mnie po prostu potem nawiedzać po nocach, w koszmarach sennych. Tak, mamy coś, co zapewne jest jakimś bardzo sprawnie ukrytym loadingiem. Nie, żeby ta gra działała jakoś super płynnie, czy coś ten deseń. Gość tutaj densa ciśnie. Nie, żeby twoje... Agencie Smith, idź mi stąd. Nie, żeby twoje ruchy były jakieś dopasowane do muzyki, której tu puszczasz, ale nieważne. W każdym razie, tak, jest to przejście, ono robi taki pseudo-loading. I przechodzimy nim z jednej, tak jakby dzielnicy miasta do drugiej. Dosłownie chyba wolałbym zwykły loading po prostu. No dobra, i wracamy do naszego kolegi. I tak za długo już nam to zajmuje. Czy ja muszę to trzymać, czy wystarczy kliknąć? A, wystarczy kliknąć, spoko. Dobra, załatwieni, ogłuszeni. Look, I told you. If you want me to give you that security footage, you're going to have to get those pushers off my ass first. Potwierdzam. I've taken care of the dealers. Kind of. Hand over the footage. Thanks, Jensen. Listen, I know it's not something you did from the bottom of your heart, but still, you saved my ass. Here's your footage. No dobra, może, nie wiem, zaoferujmy pomoc. Listen, Tyndall, I know you're trying to do the right thing. But we have to do things by the book, or we'll just have chaos. I'll put you in contact with someone inside Seraph Industries. They may be able to get you neuropazine for those who need it. Seriously? You'd really do that? Wow. I never would have expected this from you, Jensen. Jestem za miły, prawda? I really appreciate this. Tell Carell I'm sorry. Oczywiście nigdy, wiecie... nigdy nie skontaktujemy go z nikim, to była taka po prostu zagrywka fabularna na zasadzie jak to cała akcja się skończy, a nie skończy się szybko, to może damy radę ci jakoś pomóc. I tak jako, że właśnie powiedziałem, że... No, a jest, a goła, Carell jest tutaj teraz, że akcja nie dobiegnie zbyt szybko końca, no to... No dobra, Jezu, mam to, stary. Yeah, you got that right, Jensen. I mean, thank you so much. This is my life I just got back. Here, there's the weapon mod, as promised. Nie jestem pewien. Wiecie, tamten gościu faktycznie okazał nam motyw, a ten po prostu spanikował. Dobra, wiem, no, bądźmy mili. Listen, I know you were trying to do a good thing, and I respect that. But you should do it through proper channels. Next time you might not get this lucky. Yeah, you're right, Adam. I know you're right. Listen, thanks again. Dobra, powiedzmy. Powiedzmy. O, super. System celowniczy. Marzyłem, kuźwa, o tym. No nic, dobra. W takim bądź razie, teraz lecimy ponownie naszym ulubionym przejściem i zaczynamy zabawę na komisariacie. Z drogą, czy ja mam jakiś dziennik? Coś, co wiecie... Zapewne mam, o jest i dziennik. Matczyne więzi i teraz, okej, mamy tutaj milion różnych rzeczy, no i właśnie główne, czyli wszystko zostało już sprowadzone do jednej rzeczy. I teraz tak, gdzieś tutaj mamy, o właśnie, laserowy system. Klik, połącz. Dobra, niech będzie tak. Pan Rom, czy ja mogę? Czy mamy poprzadowywać te bronie, żeby nie miały aż takie rozpierduchy w tym wszystkim? Przesuń, czekajcie.
sumie amunicję do rewolweru mogłem sobie sprzedać, bo to w sumie mam pistolet zwykły, więc po co mi jeszcze rewolwer? Dobra, z czasem się go pozbędziemy. Tak, żeby nie było, miejsce w ekwipunku będzie kończyć się szybko i raczej często w tej grze. Coś, do czego należy po prostu przywyknąć. Dobra, pomogliśmy komuś, rozwiązaliśmy czyjś problem. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Okej, okay, i co my tu mamy? Posterunek policji, sądu po amerykańskich flagach. I tajemnicza szafka, która jest z tyłu, za posterunkiem policji. I teraz generalnie tak. Do szafeczki pójdziemy sobie teraz. Bez problemu przeskoczy przez ten płot, ale może niekoniecznie, kiedy ten gliniarz patrzy. Alternatywa zapewne istnieje. Jakaś. Menel. A, dobra. Oto i alternatywa. Wow, hello. Okej, to totalnie nie dziwne. Z kim ty się kontaktowałeś, kolego? Czekaj. Okej, nie do końca wiem, do czego jest to kod, aczkolwiek pewnie gra mi powie, jeśli znajdę skrytkę. A, czyli to nie jest alternatywne wejście. No to ciekawostka. To nie wiedziałem o tym w takim bądź razie. To nowość, nie? Nie wiedziałem o tym przejściu. Wiem, że jakoś na 100% można dostać się na ten posterunek, nie wchodząc do niego. I niekoniecznie przeskakując tam przez płot. Czekajcie, czy. Śmietnik. Pusty. Okej, tutaj nie doskoczę. A, czekajcie. Nie, dobra, jednak nie. Myślę, że to okno jest do otwarcia czy coś. Spoczuj. Po prostu tak się kręcę i milczę, bo w sumie próbuję teraz pokojarzyć fakty. Aczkolwiek bardzo mi to aktualnie nie wychodzi. Czekajcie, tutaj mam jakiś parking. Czy ja ten parking mogę wejść? Czekajcie. Tutaj też nie wejdę. Co, no tak, wiecie, wszyscy normalni ludzie, nie wiem, stoją, czytają sobie książki, w sensie e-booki czy cokolwiek, ale wiecie, nie dziwi ich fakt, że widzą po prostu gościa w płaszczu, który podskakuje, wiecie, na, nie wiem, na 5 metrów w górę czy coś takiego. W takich czasach żyją po prostu. No nic, dobra, nie przypomnę sobie, jestem na 90% pewien, że gdzieś tu było jakieś wejście, można było przejść kanałem wentylacyjnym czy coś, ale okej, okay, whatever. A ten pan w ogóle się stąd zabiera, okej, dobra, po prostu przeskoczę tędy. Niech on się stąd zabierze, a ja se hitnę. Raczej powinien przeskoczyć, nie? No, raczej tak. Już, out. Out, kolego. Ja tylko przez płot patrzę. Bardzo ładny płot macie. Elegancka siatka, profesjonalna robota. Dalej, idź mi stąd. Mógł go po prostu ogłuszyć, ale w sumie czemu miałbym ogłuszać gliniarza, nie? To takie trochę dupkowate, bez powodu. Zapiszmy, dla pewności. Tak, wiem, że ta seria ma raczej dużo wolniejsze tempo w stosunku do normalnych serii. To jest skradanka, ja lubię bardzo kombinować w grach, więc no niestety takie tempo. Właśnie o tym mówiłem, że dlatego robię tą serię, ponieważ... Coś tak gapisz? Jeszcze nic nie zrobiłem. Ponieważ bardzo ciepło przyjęliście Dishonored, które, no cóż, utrzymywało u mnie bardzo podobne tempo. A, i tutaj mamy drzwi na komisariat. Tak, mogłem tędy też przejść. Ktoś zaginął. Nie rozczytamy, tekstura jest zbyt rozmazana.
Jest i szafeczka. Raczej kuźwa jak brama wygląda, ale no. Okej. 4, 4, 8, 5. A, czyli, no tak. Wiecie, są dwie szafeczki, jest kuźwa szafka w szafce. Znajdź dowody, raport. Funkcjonariusz Szczepłowski. O, brzmi jak Polak, czekajcie chwilę. Czy ja mogę zamknąć tą bramę? Nie, i mam nadzieję, że nikt mnie nie namierzy, kiedy będę to czytał. Bo spora literatura. Szczepkowski. Zdezorientowany świadek. Poza szefem ochrony Sary, który nadal jest w stanie krytycznym. I technikiem laboratoryjnym, który przebywa w tym samym szpitalu w stanie głębokiej śpiączki, czyli Pritchard. Jedynym osobowym świadkiem ataku jest Arthur Hopkins. Jest coś dziwnego ze znajomych świadka lub raczej ich braku. Kiedy pierwszy raz pojawiliśmy się na miejscu zbrodni, pan Hopkins czekał na nas w pokoju nagrań przy laboratoriach. Niewątpliwie znajdował się w stanie szoku, ale jego zeznania były dość spójne i był gotów podać podanie nam dokładnego opisu zajścia. Zanim mogliśmy z nim porozmawiać, ekipa ratunkowa chciała upewnić się co do jego stanu. Gdy wróciliśmy, okazało się, że to był przytomny i zdezorientowany i nie pamiętał niczego. Medycy nadal nie przysłali nam żadnych informacji dotyczących tej kwestii. Ekipa medyczna wyjaśnia sytuację, stan pana Hopkinsa został zweryfikowany, cierpiał z powodu ciężkiego strząśnienia mózgu. To dziwne, wcześniej pamiętał idealnie, prawda? Atak terrorystyczny na siedzibę Sarif Industries Detroit. Charles Chase, sprawcy są bez wątpienia profesjonalistami. Szybkie podsumowanie, nie było poczek wskazujących na kierunek, z którego nastąpił atak. Zderzenie nie trwało długo, ale zniszczenia były bardzo poważne. Duża liczba ofiar mimo niewielu wystrzelonych pocisków wskazuje na wysoką celność. Prawdopodobnie wszyscy napastnicy byli strzelcami wyborowymi. To była robota profesjonalistów najwyższej półki. Saif Riff potwierdza, że tuż przed atakiem testowano nowe projekty ulepszeń, ale twierdzi, że te same ulepszenia nie zostały uszkodzone. Nie skarżono żadnych danych na ich temat. Kradzież lub szpiegowstwo korporacyjne to oczywiste motywy, ale w takim razie po co niszczyć placówkę i mordować załogę? Konkurencja bez wątpienia zyskałaby na takiej katastrofie, ale zastosowane środki były dość ekstremalne i zgodnie z moją wiedzą jest to zdarzenie bez precedensu. Chciałbym to zaznaczyć, że kilkukrotnie informowałem o tej kwestii porucznika Ashbrooka bez konkretnych rezultatów. Okej, rzeczy się dzieją. Autopsja. Megan Reed. Aha, no to dlatego wszyscy podejrzewają, że no tak, Megan umarła, bo mają jej zwłoki, aczkolwiek... Serio? Come on. Zostałem przydzielony do tej sprawy przeprowadzenia autopsji na szczątkach kilku ofiar na Star Industries. Ma to związek z wagą tego zdarzenia, koniecznością posiadania przez Departament Stanu wiedzy o każdym szczególe sprawy bez potrzeby walki z niekończącym się szeregiem biurokratycznych tabelek i podań. Nic ciekawego. Znaczy, po prostu znaleźli ciało, tak? Znaleźli ciało i to jest ich dowód. A, po prostu skręcili kark, okej. Okay. Znaczy, wiecie, wiem, zaspoilerowałem wam nieładnie. Megan żyje, została porwana, ale... To było na moje do przewidzenia. Znowu Szczepkowski. Nie jest jeden tylko materiał, dyktator Neivert, bla bla bla, Okej, dobra. Spenetrowaliśmy to wszystko. A, do tego nie mamy. I tu jest ile? Trójka. Czy możemy przybijać trójkę? Czekajcie. Ach, to lagujące menu. Haksy. Dwójkę, no dobra. Nic nie poradzimy. Zdrowie, jak ja mogłem tędy wejść inaczej? To jest pytanie. To jest jakieś menele w ogóle, come on. A, czyli mogę być tymi kanałami, które ostatnio pominąłem. Jasne, okej, okay, dzięki gro. Znaczy, dzięki moja głupoto. Musiałem minimalnie sobie podskoczyć. A, czyli tędy mogę wszędzie wchodzić. I tak mówię, kurde, nie chcę bez sensu chodzić ludziom po domach, wiecie, tylko o, eksploracja, po prostu róbmy z tej gry Skyrima, wchodźmy wszędzie, smrajmy po prostu wszystko, gdzie tylko możemy, nie? Okej, wejdź do komisariatu, jest tędy. Tu jest tutaj, w sensie, okej. Okay. Czyli można. Aczkolwiek... My zrobimy to lepiej, nie będziemy po prostu dupkiem, który się tutaj włamie. Bo tak, jak tutaj zostało wspomniane... Adam ma jeszcze trochę kontaktów na komisariacie i być może będziemy w stanie je wykorzystać. Ciekawe, czy straty zdrowia są spadne. Straciłem.
Kuźwa, ja bym stąd zeskoczył i nic by mi się nie stało. Nie mogę przeskoczyć, tak? Teraz nagle nie mogę przeskoczyć, jasne. Okej, dobra. Okej, obadałem co musiałem. Teraz questior główny. Najwyższa kuźwa pora, nie? Trochę nam zajęło. Wiecie, jeszcze muszę się dostosować do tempa tej gry, wiecie, troszeczkę zacząć inaczej planować te odcinki, ale wiecie, to z czasem po prostu przyjdzie naturalnie. Bo póki co wiem, że tempo akcji nie powala. Ale no cóż, tempo tej gry nie powala, wiecie, mamy po prostu eksplorację. Jakbym chciał być wredny, to mógłbym po prostu, wiecie, pocisnąć każdy tutaj. Gadaj póki co z tym gościem nie gadajmy. Ponieważ na niego jeszcze nie mam dowodów, tak? Właśnie zasugerował Chase, musimy znaleźć jakieś brudy na jego w jego kompie. Więc to nas póki co nie interesuje. I teraz warto zapisać, bo to będzie mi dosyć ciężką próbę perswazji. Coś miałem jeszcze mówić, A właśnie tak, że mógłbym być maksymalnie wredny i właśnie robić z tego, wiecie, o, to możemy wejść tutaj, zdobyć trochę expa, hakować to mieszkanie, ogłuszyć tego gościa i wiecie, prowadzić serię w ten sposób i to by trwało wieki i byłoby mega nieciekawe, ale myślę, że po prostu i tak lecę mniej więcej do celu. Dobra, zaczynajmy, bo musimy się oczywiście dostać do komisariatu, bo... No właśnie. Ale jestem szefem ochrony, czemu nie mogę wejść? No i tu będzie ciężko. Yeah, hang on just a sec. Shit. Jensen? Haas. Surprised to see you here. Yeah, well, I guess you're better at looking out for yourself than I am. I don't have time for your self-pity. I need to get into the morgue. That's it? Oh, forget it. I don't know what's going on with that body down there, but my orders come from the brass. No one gets in. First thing you say to me after almost 2 years is you want something? Should I give you an order? You've always been very good at following those. God damn. Where do you get off being so self-righteous? You think I like this? Look at me. From SWAT team commander to a crummy desk sergeant in the Tubit precinct. I don't need this from you. I get enough of it at home. So either come up with something better than your usual attitude, or you can just forget it, because you came to me. No może niekoniecznie zmiażdżenie. Okay, look, you're angry and you've got a right to be. I'm putting you in a bad position, but I have to get inside that morgue. I won't let it get back to you. I'm always in a bad position. I don't believe this. I just got my life back together and you show up. When's it gonna end? You know the moment I open that door, it's all over, right? I'll be lucky if all that happens is I get fired. Is it really that important? Kusi mnie albo zmiażdżenie, albo błaganie. Don't put this on anyone else. We both know the real reason you're stuck here is that you feel guilty about what you did. And until you face up to that, this is where you're gonna stay. Oh, that's right. It's time to blame Wayne again. I'm fully aware what I did back then. The call was made, I took the shot. I killed the kid, and nobody else had to carry it. What kind of sick bastard comes around after 2 years and reopens a wound like that? We all make mistakes, Wayne. Nobody blames you for it. You have to believe that and forgive yourself, or you'll never put it behind you. You condescending jackass. Moja wina, tak? Do you know who's really to blame for all this? You are. You left me hanging. The kill order was yours, your responsibility. Instead, you dumped it all on me. And you knew I wasn't strong enough to refuse. It's all on you. Wayne, it was a bad situation. You didn't do anything wrong. I know that, damn it. That's what I've been saying. It was yours. But you'll never ever own up to that. You're too thick-headed. Stop wasting my time.
Get out of my life. No, właśnie jesteśmy zmiażdżeni przez tego pana, tak więc ja teraz czytam sobie save'a i spróbujemy go przekazać jeszcze raz. I generalnie tutaj wychodzi na to, że Jensen ma jakąś niefajną przeszłość, tak? Coś tam już słyszeliśmy wcześniej na temat jakiegoś, jak to było, Mexico Town czy coś takiego, tam działo się jakiś poważny shit i najwidoczniej kolega, którego właśnie spotkaliśmy za biurkiem, to były towarzysz Jensena zapewne z ekipy SWAT i no tutaj widać, że mają niefajną przeszłość między sobą i nieco tą rozmowę ułatwiłoby, gdybyśmy na przykład znali przeszłość Jensena, aczkolwiek gra jakby nigdy nam tego nie wytłumaczy. Zawsze będą to tylko jakieś, że o, coś się wydarzyło, jakieś strzały padły, to była nasza wina albo i nie, więc no dobra. Czemu przyspieszać dialogi? Chyba nie. Shit. Yeah, well, I guess you're better at looking out for yourself than I am. I don't have time for your self-pity. I need to get into the morgue. That's it? Oh, forget it. I generalnie tutaj bardzo, tak, jak już to słyszeliśmy, to będę mógł sobie teraz pogadać, jako że już, jak już mieliście cały, wiecie, wzmacniacz rozmowy, perswazji czy coś takiego, to moglibyśmy tą rozmowę zakończyć bardzo szybko na naszą stronę, ale to by się na nas potem odbiło w bardzo nieładny sposób, więc no cóż. Więc no cóż, lepiej tutaj próbować własnymi siłami, wiecie, wczytywanie nas nie boli w żaden sposób. Nie mogę wtedy się zazy. Dobra, póki co odpuszczenie, nie? Okay, look, you're angry, and you've got a right to be. I'm putting you in a bad position, but I have to get inside that. Tutaj wiecie, aby trochę mięknie wyraz twarzy, więc no. I'm always in a bad position. Więc tutaj może to była dobra decyzja. Naprawdę fajnie byłoby, może było przyspieszać jakoś jako tak te dialogi. Nie można żadnym przyciskiem. You want me to sacrifice my job to save your boss's ass? And if I lose my job, my life goes into the toilet. But you don't even care about that, do you? No nie chcemy odpuścić, musimy się tam dostać, więc no dobra, okej. Błagajmy, może. Yes, your job is at risk. Yes, you've taken the blame for what happened in the past, but look, I need your help. And it's important. You got my word, whatever happens, I'll take care of you. Well, that might be a start. Look, I am so tired of having that incident wrapped around my throat. Yeah, I killed a kid. He was augmented. He was a threat. That's what you do. We had civilians to protect. I don't need people always second-guessing me on that. Ostatnio tutaj zmiękł trochę, jak powiedziałem mu tą kwestię, więc lećmy dalej tym. We all make mistakes, Wayne. Nobody blames you for it. You have to believe that and forgive yourself, or you'll never put it behind you. I'm not ready. What happened wasn't my fault. You were in command, but when they told you to take the shot, you refused. So they told me. You and I, we were trained to follow orders, Jensen. I couldn't say no. I wasn't strong enough. Adam, please. I need to hear you say it wasn't my fault. No, możemy tu powiedzieć tylko jedną rzecz. Wayne, it was a bad situation. You didn't do anything wrong. Adam, I... Thanks. The door's unlocked. I'll tell the guys to let you through. No i można? I need to be alone for a while. I tak, to, że tutaj pan został rozgrzeszony przez Jensena na dobrą sprawę, to będzie miało bardzo duże znaczenie, znaczy bardzo duże. To będzie miało znaczenie później. Nie bardzo duże, od po prostu będzie miało i tyle. Jensen, right? I've heard about you. Yeah. You were a good cop by most accounts. But you're lucky you got out. Okej, dobra, i teraz tak. Tak, tutaj mam naszego koleżkę. W którym on biurze miał pracować? Morg, dobra, okej. Okay. Na szczęście możemy chodzić po całym komisariacie. Tutaj najwidoczniej nasz kolega Wayne nie.
bo mogę włączyć alarm. Przecież to jest śmieszny bajer generalnie. Nie sprecyzował nasz kolega Wayne, gdzie możemy wchodzić, a gdzie nie. A czekajcie, niech ja tylko zerknę do dziennika. Czekaj w dół. Zlokalizuj do wody, fajnie, fajnie. Biuro kapitana Pena, to jest to. Chad Wegner. W jego biurze. Na trzecim piętrze, czyli na górze, okej, dobra. No dobra, no to lecimy na górę. Tak, i tutaj ponownie, jeśli gracie po prostu na perfekcyjne przejście, to po prostu wiecie, możecie bez żadnego problemu opróżnić wszystkie biura tutaj, ogłuszyć kuźwa wszystkich policjantów po tym, jak was tutaj wpuszczą i zyskać generalnie milion expa ze wszystkiego, ale wiecie, po co? Po prostu wiecie, po co? To wiecie, to... Na moje to po prostu jakby zabiło trochę klimat gry, wiecie, że o, nagle Jensen udało mu się wygadać, ale nie, bo kuźwa... Nie wiem, zależy nam na expie czy coś takiego. Jezu, myślałem, że sięga po pistolet czy coś. Zwątpiłem na chwilę. To jest piętro numer 2. Czy ja nie jestem pewien, czy zaraz mi się po prostu moja przepustka nie skończy, tak więc może lepiej w sumie zapiszmy. Nie jestem pewien, czy wiecie, faktycznie działa to na 100%, tak jak mówiłem, czyli że o, będziemy mieli dostęp do każdego miejsca. Na pewno nie możemy wchodzić do biur. Wiem, że jeśli ktoś przyłapie nas szperającego w biurze, w jakichś szufladach czy coś takiego, w biurach, szufladach, czy właśnie w komputerach, to może być niewesoło. Wyżej jest tylko zbrojownia, chyba. Jego biuro. Czemu nie ma takich fajnych plakietek, jak my mamy w tym, w Sarif Industries na biurach? A, to jest... A, to było pier... Co? What the fuck? Ja to piętra dzielę, to jest to drugie? Come on! To jest... Dalej drugie. I trzecie jest tutaj. Okej. Okay. Dobra. Czas na włam. Aha. Kratki wentylacyjne. O tak, możemy obserwować cały teren. Biuro i jakiś randomowy gościu. Który śpi? Tak, kolega śpi, więc może w sumie go nie budźmy. Okej. To raczej nie był on. Dobra, puste biuro. O, jest i biuro Wegnera, proszę bardzo. Sporo kredytów. Śmietnik. Nie, mogę go tego podnieść. Nie przeszukać. To, nie mam pojęcia, jak Jensen rozróżnia śmietniki, które może przeszukać, a które może, wiecie, podnieść, ale no... Tak, oczywiście nie... Haksy. Wkurza mnie fakt, że Jensen staje przed kompem, kiedy go... Oh my, kuźwa, gad. Kiedy go hakuje, zamiast, wiecie... Zamiast po prostu ukrywać się za biurkiem. To jest dziwne i wkurzające. Okej, to było proste. Śledztwo. Nic. O! Co my tutaj mamy? Ale te po prostu disy lecą na ziomka, o co chodzi? Tępy chuju. Jaki klasyk. O, proszę, czyli nasz kolega zadaje się z podejrzanym elementem mimo faktu, że pracuje w policji. No proszę, to chyba wystarczy. I teraz tak, jeszcze biuro kapitana, które jest piętro niżej. To jest dobra, możemy wrócić właśnie piętro niżej. Tutaj już nic do roboty nie mamy. Tak, definitywnie przejście tym kanałem było dużo łatwiejsze niż
wiecie, niż... O Jezu, wystraszyłem się. Niż włamywanie się do biura po prostu z biegu. Teraz, które się tego tutaj wychodziło? Tak, generalnie jak normalnie nie mam problemu z gubieniem się w grach, to Deus Ex ma jakieś takie bardzo, nie wiem, konfuzyjne na moje właśnie wystroje wnętrz, przez co bardzo często właśnie gubię się. Okej, okay, tutaj mamy biuro kapitana. I proszę, konwinientowy ten szyb wentylacyjny jest oczywiście obecny. Op, proszę bardzo. No dobra. Trzeba łączyć fakty. Czy to jest biuro? Tak, to. O, palm top, no dalej. O. I zapewne mamy kod dostępu. O, proszę, jeszcze mam kod do kostnicy, tak, abyśmy się tak włamywali, nie? To fajnie. Znaczy, włamam w sumie hasło do komputera, żeby nie musiał się włamywać, bo mnie to wkurza. Ale no, you know. Nie ma się co się lubi. Dobra, haksy time. Zapewne gdzieś to jest w tej całej, wiecie, na całym posterunku jest po prostu zapisany ten kod gdzieś w jakimś dziwnym miejscu, ale no. Co mamy? Okej, okay, klik. Okej, okay, klik. 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 Okej, okay, mamy to. Tak, co jest generalnie istotne, jeśli na przykład podejdziemy tak jak tutaj do, wiecie, do tego źródła z dwóch stron, to tempo hakowania się zwiększa. Okej, okay, dobra, do kostnicy. A, i ostatni. Okej, okay, czyli tutaj ktoś bardzo na szybko chciał faktycznie zamknąć tą sprawę u samego kapitana. Okej. Okay. Co za randomowy terminal? O co chodzi? Znaczy, wami się, bo jestem ciekawy, o co chodzi, po prostu już tutaj jestem. Okej, okay, nie dużo hakowania. A muszę dojść do tego. O, mało czasu, dalej, dalej, dalej. Okej. Okay. A, okej, okay, mogę wyłączyć system laserów, no spoko. Zamkniemy panu ładnie tutaj zasuweczkę. Zjadowca. Ciekawe, gdzie wyjdziemy w sumie. Okej, okay, ktoś tam widzę się jara strasznie. O jest to czyjeś biuro, to może niekoniecznie tędy będziemy wychodzić. Skupiłem się znowu. I tu jest chyba wyjście na zewnątrz. Tak, dosłownie do tego. Do gabinetu kapitana mogliśmy. Albo i nie. No dobra, czyli nie do gabinetu kapitana, gdzieś tutaj blisko mogliśmy się dostać bezpośrednio z zewnątrz, wiecie, tym kanałem wentylacyjnym, który widzieliśmy wcześniej, a teraz jeszcze łaskawie mógłbym w sumie się stąd wydostać, prawda? Okej, okay, tutaj haksy siedziały chwilę temu. Tu byłem przed chwilą, właśnie, tak, to tutaj. A, jest wyjście, proszę bardzo. Ha! Totalnie niepodejrzanie, dobra. Lecimy przepytać się naszego kumpla. Okej, czemu tu jest otwarte? Znowu nie wiem, gdzie są schody. A dobra, są tutaj. Dobra, przepytamy jeszcze tego ziomka na dole. W ten sposób kończąc tą część sidequesta. A następnie, a to już w kolejnym odcinku udamy się do kostnicy. Hello? Yeah? What do you want? Information. Then go bother the receptionist, Chrome Boy, instead of wasting my goddamn time. Not that kind of information.
I want to know about the Seraph Industries case. Ha ha! And I want a blowjob in a vintage 05 Bard GT, so I guess we both keep on dreaming. Huh, Metalhead? Wypytaj. I know you handle the critical evidence linked to the case, and I want to know about it. First off, I don't know what the fuck you're talking about. And second, even if I did, what makes you think I give a shit about what you want? Now, I strongly suggest you take your high-tech toaster-looking ass out of my way before I handle you. Strong words. You're a real poet. Tell me, is that how you plan to handle the judge when they prosecute you for perjury, possession, and intent to distribute? What the hell are you babbling about, Chrome Boy? Funny story. There's this guy, Blaine Lopez. Deals dope near City Airport. A real scumbag. You know him? Because I have a nice little chat record between him and you. So you want to go to jail? Or you want to tell me what I want to know? How the hell do you... Shit, man. Now listen, I just did what was asked of me. I didn't have a choice. Talk. Okay, look. I just came in one morning, and there was an email with my new assignment in it. Official business. But there were also specific instructions. I had to check out the lab for footage from an Intellicam. They told me to take it and leave it near a garbage can somewhere near the lake. What was on it? Well, it's not crystal clear, but mainly it shows the boys who attacked Seraph as they were breaching the labs. And it looked like they were bringing something in with them. Impossible to tell what. Who asked you to do this? You think I know? Orders are orders around here. They always come from above. And nobody asks questions. You just do what they say, and you hope you don't end up like Secretary Haas over there. Okay, dobra, czyli mamy sporo nowych informacji. Do Kassandry wrzucimy później, teraz jednak popchniemy kawałek właśnie, znaczy w kolejnym odcinku popchniemy głównego questa kawałek do przodu. I tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak, no cóż, był troszeczkę dłuższy, zważywszy na to, że no ta seria nie ma zbyt dobrego tempa. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Deus Exa u mnie na kanale. See ya!